Dzień dobry, witam Was cieplutko i serdecznie u mnie na kanale. Kochani, dzisiaj przychodzę z dawno wyczekiwanym przeze mnie filmikiem, z tego względu, że jest to pierwsze w tym roku pudełeczko open box otwieram. Są to rzeczy, które są mi bardzo potrzebne. Dzięki uprzejmości moich koleżanek YouTube'owych i nie tylko. Miałam tyle kosmetyków, mam do tej pory jeszcze różnych, ale brakowało mi kilka rzeczy i musiałam dokupić. Dopiero teraz mi się te rzeczy skończyły, bo tak cały czas właśnie dzięki Wam, moi drodzy, moi kochani, od Ciebie. Dostałam bardzo dużo właśnie rzeczy, kosmetyków i nie potrzebowałam, żeby non-stop kupować bucie. Tym razem już musiałam, już zaczęło mi się kończyć coś, co potrzebuję. Więc przechodzę po prostu do prezentowania tego. Naprawdę nie ma wiele, ale wiecie, zawsze to coś. Pierwsze co to mamy tutaj Sanctuary Spa, uwielbiam, dawno tego nie miałam i to jest nawilżający masełkowy scrub. Zobaczmy. Tak, jestem bardzo jego ciekawa. Mam dwa. Jeden jest dla mnie, drugi jest dla kogoś. Nie mogę powiedzieć dla kogo. Tu też mam jedną rzecz, którą również nie pokażę, ale pokażę właśnie to, bo to będzie prezent i nie chcę, żeby ta osoba zobaczyła, że tutaj tylko miała niespodziankę, jak odpakuje coś ode mnie. I właśnie tak jak mówię, to już dwa, bo była promocja, że jak kupisz dwa, to dostaniesz coś w prezencie i właśnie ten prezent jest dla kogoś, nie dla mnie. Bardzo fajna promocja, no bo kurczę, nie wypada powiedzieć ceny i nie powiem ceny, ale opłacało się, na pewno się bardzo opłacało, także jak kupiłam dla mnie i dla kogoś, jeszcze nie wiem, do której z Was popłynie albo poleci ten produkt. Jestem sama jego ciekawa, bo jeszcze go nie miałam. Oni mają bardzo delikatne te peelingi, ale nie wiem, ja bardzo lubię tą firmę. Jedyne, co mi nie przypasowało do gustu, to w sumie póki co to dwie rzeczy do demakijażu oka, ten dwufazowy płyn i on był bardzo delikatny, ale było napisane, że on jest bardzo delikatny i on był za delikatny dla mnie, bo ja robię mocne makijaże, ja lubię mocne makijaże i on mi się nie sprawdził i nie sprawdził mi się tak za bardzo loton do dłoni, do rąk, taki średni. Krem jest fajny, jeden, drugi, trzy kremy wykorzystałam różne. Nie, dwa kremy różne i są nawet fajne, a jedno mi się nie sprawdziło. Także jestem bardzo ciekawa tego produktu. No właśnie. Tu jest ten zestawik. Bardzo fajny. Dla Miśka kupiłam kuleczkę. Kulka kosztu... Powiem Wam cenę tego peelingu. Cena tego peelingu 6,50 za sztukę i kupiłam również kulkę pod pachy antyperspirant 48 godzin Cool Power. Jest to taka niebieściutka, ładny niebieski. Właśnie nie obrazi jako może, bo jeszcze niebieskiego nie miał. Ale bardzo podobny jak do czarny kolor. Bardzo podobny i one świetnie pachną. Wiecie co, ja bym sama się najchętniej zaczęła nimi kulkować.
To tyle. Następnie zakupiłam sobie... No nie chcę wyjść. Mówiłam, że to będzie bardzo krótki filmik. Dwufazową micelarną wodę. Miałam jedną butelkę, również jest test tego produktu u mnie na kanale. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak on wygląda podczas używania, to zapraszam właśnie na ten filmik. Bardzo fajny produkt, bardzo fajny i na razie testowałam sporo. Zrobię taką małą przerwę, to jest bardzo wydajny produkt i dopiero po tym produkcie znowu może coś kupię, jakąś nowość, a tym razem postawiłam na sprawdzone i na bardzo, bardzo długo wystarcza. No i u mnie jest to nowość, ogólnie tam było napisane, że jest nowość i ja również tego nie widziałam. I tu jest Fine Flowers Toner i powiem Wam, że to jest róża i jaśmin do suchej i suchej i wrażliwej, sensitive skóry. I jest to tonik z L'Oreal Skin Expert Paris. Kochani, nie wiem, czy mieliście ten tonik, czy to jest nowość, ale ja naprawdę nigdy nie widziałam tego toniku nigdzie, ani w sklepie, ani na półkach, ani nic takiego. Patrzyłam teraz niedawno w opisie. No to tak samo, no to po prostu tonik, ale co ja tu chciałam... Woda, gliceryna, alkohol. No właśnie, alkohol na trzecim miejscu, ale skład dosyć krótki. Ostatnio wszystkie toniki wysuszają mi skórę, a to właśnie nie na tym rzecz polega. Nie wąchałam. Ale pięknie pachnie. O, naprawdę pięknie pachnie. Moi drodzy, także widzicie, no takie zakupy i za całość zakupów tych, co pokazałam Wam, zapłaciłam 23 funty i 73 pensy. W promocji ja tyle zapłaciłam, a normalnie bym miała zapłacić 40 funtów 23 pensy. Zaoszczędziłam 16,50. Bardzo fajne są te promocje, można naprawdę dużo zaoszczędzić pieniążków, a to chyba w życiu jest ważne. Zobaczymy, jak się sprawdzi tonik. Jestem wszystkich kosmetyków bardzo, bardzo ciekawa. A dziękuję ślicznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa!